Chwała Panu Bogu. Drodzy bracia i siostry, mieliśmy możliwość już słuchać Bożego Słowa i jeszcze będziemy słuchać. I myślę, że to Słowo Boże, które jest czytane wśród nas, którego słuchamy, to spowoduje takie wielkie Boże działanie w naszym sercu, jeżeli ono znajduje miejsce w nas. Znajdujemy w Księdze Objawienia świętego Jana taki zwrot, że błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają i wypełniają to, co jest napisane. Błogosławieni są. Myślę, że jeżeli słuchamy również tego słowa z pragnieniem, z szacunkiem, to już spoczywa na nas Boże błogosławieństwo. Ci, którzy czytają indywidualnie, czy w gronie rodziny, czy też w zborze, posługując tym słowem, czynią to taką miłością i szacunkiem do Bożego Słowa i z tą wiarą też spoczywa Boże błogosławieństwo. A zatem jesteśmy błogosławieni. Chwała Bogu za to. Chciałbym z wami się również dzielić Słowem Bożym, tak w tym temacie, pieśń, którą podałem, a specjalnie ją podałem w tym celu, aby nas treść tej pieśni wprowadziła w taki bardzo ważny temat dotyczący nas wszystkich. Już w pierwszym zdaniu tej pieśni jakoby zadawaliśmy sobie pytanie, czy Twe serce w Jezusie szczęśliwe, czy już wiesz, jakie w Nim bogactwa są. I teraz gdyby tak stworzyć taką możliwość każdego człowieka zapytać, czy jest szczęśliwy. Jakie by była odpowiedź? Myślę, że u wierzących, chociaż ze samej świadomości, zawsze by potrafili powiedzieć, bo gdyby przeciętnych ludzi tak zapytał z ulicy, czy są szczęśliwi, każdy by coś powiedział, że tam coś brakuje do tego szczęścia. Na pewno byłoby wiele, wiele powodów u ludzi do tego, że są czy nieszczęśliwi, czy brakuje im czegoś do szczęścia. I teraz myślę, że każdy człowiek chce być szczęśliwy. I można również podkreślić to, że być szczęśliwym i mieć to poczucie szczęścia wcale nie jest przestępstwem ani grzechem. Właśnie Panu Bogu o to chodzi, żeby ludzie byli szczęśliwi i też robił i robi wszystko ze swojej strony, a my każdy człowiek, starszy czy młodszy, czy kobieta, czy mężczyzna, żeby byli szczęśliwi. Tak przyszło mi na myśl w czasie, kiedy Wlad Michał odczytywał słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwsi rodzice, kiedy byli tam w sadzie Eden, ja pomyślałem, czy oni tam byli szczęśliwi, czy nie. Co im brakowało do szczęścia? Myślę, że Bóg im wszystkim otoczył. Wszystkim, co im było potrzeba. Ale właśnie kiedy ta kobieta znalazła się w miejscu, gdzie nie powinna być, właśnie około tego drzewa, które zakazane było przez Boga, to jedno przykazanie, że nie należy się do Niego zbliżać ani zrywać, ani spożywać. I właśnie propozycja przeciwnika, żeby być jeszcze szczęśliwszym, żeby będziecie jak bogowie. No i tu poczucie, wzbudziło się poczucie, że jeszcze by chciał być więcej szczęśliwy. Więcej szczęśliwy. I tutaj taka lekcja z tego wypływa, że Bóg daje wszystko człowiekowi, co jest mu potrzeba do szczęścia, a to, co pochodzi ze strony innej, przeciwnej i przeciwnej woli Bożej, to nawet gdyby ono miało jak najbardziej piękny wygląd, czy też dążenie, czy aspiracje, to na pewno szczęścia człowiekowi nie przyniesie. Myślę, że wszyscy pragniemy być szczęśliwymi i dlatego też chciałbym jeszcze przeczytać Słowo Boże, które nam potwierdzi treść tej pieśni, którą żeśmy śpiewali.
co uczynić, aby być szczęśliwym. Jak należy żyć, czym się kierować, do czego zwracać swoje starania, serce, pragnienie, aby być naprawdę szczęśliwym. Rozpocznę odczytywanie Bożego Słowa od psalmu 73. Tam są takie zapisane, znamienite słowa, gdzie psalmista Asaf, on właśnie wypowiada końcowe wiersze. Przeczytam od 24 wiersza poniżej. I on mówi tak. Zwraca się do Boga z taką wypowiedzią, że prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeżeli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Oto w bardzo krótkich słowach wypowiedzi tego właśnie psalmisty Asafa, który zauważył, docenił to, że Bóg prowadził go według swojej rady. Nie rady innych ludzi, nie rady bezbożnych, nie rady filozofów, nie rady może ludzi bogatych, ale według rady swojej. I ta rada, ona czyni go szczęśliwym, ale ma również przyszłość. Ponieważ wyraźnie tutaj mówi, a potem, to znaczy wtedy, kiedy zakończy się pielgrzymka tego życia, przyjmiesz mnie do swojej chwały. Kogoś innego mam w niebie, jeżeli nie ciebie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Wspaniałe słowa. I tutaj dalej właśnie podkreśla to, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Ludzie w swoim życiu szukają szczęścia. Szukają szczęścia różnymi sposobami. Mają też zrozumienie odnośnie centrum szczęścia. To znaczy się, co może człowieka uszczęśliwić. Myślę, że nie trzeba za długo się zatrzymywać nad tym odcinkiem ludzkiej mentalności na ziemi. Bo doskonale wiemy, że pojęcie szczęścia, ono jest bardzo rozbieżne u ludzi. Niekiedy ludzie dążą różnymi sposobami, co uważają za szczęście. I można by tutaj wyliczać bardzo dużo takich dziedzin życia, do których ludzie się starają, ponieważ widzą, że jeżeli to osiągną, do tego dojdą, czy to zdobędą, będą prawdziwie szczęśliwymi. I wiecie, kiedy dojdą do tego, bo niektórym się udaje, że jednak do tego celu dojdą, osiągną, wcale nie są bardziej szczęśliwi, niż byli dotychczas. Może na krótką chwilę jakieś zadowolenie, jakiś entuzjazm, zaspokojenie własnych pragnień, ale to okazuje się bardzo ulotne i również zwodnicze, często zwodnicze. Kiedy swego czasu zapytano bardzo bogatego człowieka, który nazywał się według posiadanych dóbr milionerem, czy jest szczęśliwy? Powiedział nie. Mówi, czułem się bardziej szczęśliwy, kiedy w swojej młodości sprzedawałem gazety na ulicach Nowego Jorku. Tak. I myślę, że potwierdzimy to, czy się zgodzimy z tym, że dobra ziemskie, ona nie przynoszą, doczesne, nie przynoszą człowiekowi szczęścia. Chociaż Pan Jezus Chrystus, który dał takie pytanie, dwa pytania, znane dla nas słowa, które chciałbym odczytać, to jest z Ewangelii Marka z rozdziału 8, 36 i 37 wiersz. To są dwa pytania. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał,
a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Myślę, że to pytanie, które zadał Pan Jezus Chrystus, jak najbardziej odnosi się, jest aktualne w dzisiejszym czasie i odnosi się do każdego jednego z nas. Jesteśmy ludźmi i na pewno posiadamy pewne dobra, mamy przedsięwzięcia w życiu, pracujemy, chcielibyśmy coś osiągnąć. I nie tylko my, ale również myślimy o tym i myślę, że to jest taką cechą również rodziców, że chcieliby, żeby ich dzieci były szczęśliwe. Robią, co jest możliwe względem tych dzieci, aby one były naprawdę szczęśliwe. Ale czy zawsze te sposoby działania prowadzą do prawdziwego szczęścia? Czy zawsze uszczęśliwiają dzieci? A jeszcze jedno pytanie. Czy zawsze dzieci doceniają to staranie? Jak traktują? Myślę, że to jest takie pytania do rozważenia, ale wracając do tego sedna tematu, chciałbym, abyśmy się zatrzymali chwileczkę. Jaka jest nasza postawa? Co jest, można by powiedzieć, tym priorytetem naszego pragnienia, myślenia o osiągnięciu szczęścia? Mam nadzieję, taką, że wszyscy, którzy tutaj jesteście, słuchacie w tej chwili tego słowa, rozumiecie, że wszystkie sprawy czy dobra, które są, no, potrzebujemy coś mieć i dążymy do tego, czy pracujemy, czy kupujemy, nabywamy, ale dobrze jest, jeżeli to jest tylko na pewnym poziomie i rozumiemy, że dziś mamy, jutro możemy nie mieć, że to tylko potrzebne jest do zaspokojenia naszych życiowych potrzeb i traktujemy to jako również Boże błogosławieństwo. Ale naszą myślą, sercem, pragnieniem skierowujemy się właśnie do tego prawdziwego szczęścia. Codziennie myśląc o tym, aby już tu na pewną miarę osiągnąć to szczęście i być biorcą tego szczęścia i korzystać z niego, z tego szczęścia. Inaczej czuć się szczęśliwym na poziomie społeczności z Bogiem i życia duchowego. Ile myślimy o tym? Oczywiście, pomimo tego, że jak wspomniałem poprzednio, Bóg dąży do tego i chce, Jego życzeniem jest, aby wszyscy ludzie byli szczęśliwi, to bez naszego starania i trafnego podejścia zgodnie z radą Bożą nie osiągniemy tego. Ponieważ Bóg wystawia i zaprasza, wskazuje drogę do szczęścia. I tą drogą jest właśnie Jezus Chrystus. Najwyższym szczęściem dla człowieka to jest, kiedy osiągnie społeczność z Bogiem. Kiedy dostąpi pojednania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Inaczej otrzyma to zbawienie w Jezusie Chrystusie i Jego posiada, ma tego pewność, że został pojednany z Bogiem, że jest nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. I tutaj chciałbym odczytać słowa apostoła świętego Piotra, przypomnieć te słowa, ponieważ one są jak najbardziej aktualne w obecnym czasie i dla wszystkich nas. I tutaj w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale powiada, że błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, który mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Zauważcie, że słowa apostoła świętego Piotra, które on podkreśla tutaj i uwypukla,
w zakresie działania Bożej łaski w Jezusie Chrystusie, one się zbiegają z twierdzeniem Asafa, które odczytywałem z psalmu 73. I tu jest tak bardzo mocno to podkreślone, że Bóg odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I tu mówi o dziedzictwie. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Zachowane jest. To jest pełne dziedzictwo. A zadatek dziedzictwa otrzymujemy tutaj, na tej ziemi, jeżeli wierzymy, jeżeli oddajemy się w ręce Boże, jeżeli Pan Jezus Chrystus jest z nami, to otrzymujemy już na pewną miarę z tego dziedzictwa. My wiemy w Duchu Świętym, który jest powiedziane, że jest zadatkiem dziedzictwa przyszłych wieków. Drodzy, chcę tutaj zwrócić uwagę, że zawsze ludzie Boży szli w tym kierunku. I tutaj jeszcze z tego samego rozdziału chcę odczytać 10-11 wiersz. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Widzicie, jak to jest bardzo wielkie bogactwo, które Bóg wystawił przed nami, a tylko w tym celu, abyśmy byli prawdziwie szczęśliwymi. Abyśmy żyjąc tutaj na ziemi, również mogli to przeżywać. Oczywiście chcę tutaj podkreślić, że to duchowe szczęście, to duchowe błogosławieństwo, ono nie zawsze idzie w parze z dobrobytem materialnym, czy też ze zdrowiem. Oczywiście, jeżeli nic człowieka nie boli, jeżeli nic mu nie dolega, to się taki czuje szczęśliwy. Chociaż pod tym względem mogę tylko też powiedzieć, jeżeli człowieka nic nie boli, to nie docenia też tego zdrowia. Dopiero jak tak dobrze poboli, jeżeli tak człowiek przeżywa trudne chwile, to jak przestanie boleć, o, jakim szczęśliwy jest, nareszcie przestało. Nareszcie przestało. A jak tak wszystko normalne jest, to może nawet czasami nie dziękujemy Bogu za to, że możemy funkcjonować. Prawda? Następny taki dział. Mamy to, co trzeba nam do podstawowego życia. Czy my to doceniamy? Że mamy gdzie mieszkać? Że mamy co ubrać? Że nie brakuje nam ani naszym dzieciom pożywienia? Że żyjemy w spokoju? Że możemy się zgromadzać? Czy czujemy się szczęśliwymi z tego powodu? Powinniśmy się czuć szczęśliwymi. Ale czy zawsze o tym myślimy? Czy korzystamy z tego, z tej możliwości przywileju? To jest takie, to co Bóg daje, ten dział w doczesnym życiu. Ale i to nie jest cel Bożego działania. Sedno i cel to jest właśnie nasza dusza, to co Pan Jezus powiedział. Że co człowiek da w zamian za duszę swoją? Czy pieniądze, czy wykształcenie, czy stanowisko, czy uznanie? Nie ma takiej ceny. To, co najważniejsze jest, to, cośmy słyszeli na wstępie naszego nabożeństwa, pokój z Bogiem. Więc jeżeli człowiek ma pokój, to chociaż czasami boli, ale wewnątrz ma ten pokój, który przewyższa wszelki rozum. Dlaczego mówi przewyższa wszelki rozum? Dlatego, że ludzie widząc człowieka może biednego, jak on się cieszy i raduje w Jezusie Chrystusie, nie mogą tego pojąć. Albo niekiedy jest tak, że nawet ktoś naprawdę choruje i cierpi, ale dziękuję Bogu. Dziękuję Bogu. Porucza w ręce Boga wszystkie swoje sprawy. Ufa Bogu, jest spokojny. Ludzie patrzą,
No coś niebywałego. I naprawdę to jest dar łaski od Boga. Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, też bardzo uszczęśliwiał ludzi. Uzdrawiał chorych, karmił głodnych, wyzwalał spod wpływu sił ciemności. I na pewno ci ludzie byli naprawdę szczęśliwi. Czy ten niewidomy tam od Jerycha, czy ojciec, którego córkę wzbudził z umarłych, czy innych, Łazarz i tak dalej. Ja myślę, że byli bardzo szczęśliwi. Ale Panu Jezusowi nie chodziło o to szczęście, bo to, co mówił i to, co uczynił, dotyczyło właśnie naszej duszy, naszej duchowej osobowości. Tym celem działania właśnie było to, abyśmy byli w Bogu szczęśliwi. Śpiewaliśmy w tej pieśni, która nakierowywała nas, gdy ci brak jeszcze szczęścia pełnego. Abyśmy szli do Jezusa. Abyśmy i przed Nim się otworzyli. Abyśmy korzystali z Jego działania. I właśnie tutaj chcę jeszcze wspomnieć takie trzy zakresy, czy możemy powiedzieć trzy stopnie, które prowadzą do pełnego szczęścia. Szczęścia w Bogu, szczęścia i zadowolenia w duszy, bez względu na warunki życiowe. Pierwszy tym stopniem to jest wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w moc Jego ofiary i zmartwychwstania. Wiara w Jego obietnice, w Jego moc, autorytet i władzę. Że takiego mamy Pana, który przeniknął niebiosa, zasiadł po prawicy Boga i On jako nasz Pan i Zbawiciel. On właśnie ze swoją ofiarą wstawia się za nami i jako dobry pasterz On chce, aby nas doprowadzić do tego wiecznego szczęścia, do tego bogactwa, dziedzictwa, które zachowane jest dla nas na czas Jego przyjścia tam w niebie. Wiara w to, bracia, siostry drogie, jeżeli nie będziemy w to wierzyć, jeżeli nie będzie to dla nas taką kotwicą duszy, to szybko możemy zejść od społeczności z Bogiem. To się może powtórzyć to, co było w Edenie, cośmy słyszeli. Właśnie, że czy faktycznie Bóg powiedział? Jeżeli człowiek nie ma tej wiary, nie ma tej pewności, pokuszenie, okoliczność, sytuacja, spowodują to, że człowiek zapomni o tym, co powiedział Pan Jezus i co uczynił, a pójdzie za tym, co dyktuje przeciwnik. Wiecie, jednym z powodów takiego też bycia, czy przebywania i utrzymywania się w tym poczuciu szczęścia, to jest to, jeżeli też człowiek umie w zakresie spraw doczesnych i materialnych poprzestawać na tym, co posiada. Być zadowolonym z tego, co posiada. Dziękować Panu Bogu za to, co posiada. Wiecie, wiele ludzi byłoby szczęśliwych, bo mają dość, ale gdyby ktoś drugi nie miał więcej. Gdy drugiemu się lepiej powodzi, czy lepiej jest szanowany, czy może osiągnął wyższe tam standardy. I to zaczyna gryźć człowieka. I wtedy człowiek zaczyna się oglądać. Ja też bym chciał. I wtedy właśnie może dojść do tego, co doszło już dla pierwszych rodziców. I tutaj następnym tym elementem, tym poziomem czy stopniem do osiągania szczęścia, to jest właśnie przyjęcie tego dobra w pełnej świadomości, które daje Jezus Chrystus teraz, w tym czasie. Nim się rozkoszować, nim się cieszyć i być otwartym na to, aby od Pana przyjmować. I tutaj chciałbym jeszcze podkreślić taką bardzo ważną rzecz, że jeżeli chodzi o sprawy materialne i doczesne, nie jest grzechem posiadać, pracować, to, co jest potrzebne do życia, ale poprzestawać na tym, co się ma. To znaczy być zadowolonym z tego, co mam. Ale w sprawach duchowych to jest tak bardzo ważne,
żebyśmy wzrastali, żebyśmy coraz bliżej do Boga się przybliżali, abyśmy byli zawsze otwartymi, aby przyjąć z ręki Pana, co na dany czas Bóg zechce nam udzielić ze swojej łaski. Nie naszą sprawą jest dyktować Bogu, rozkazywać Bogu, co On nam ma kiedy dać ze spraw duchowych. Naszą sprawą jest dziękować Bogu, być Bogu posłusznym, cieszyć się i doceniać to, co Bóg nam dał, a Bóg jako dobry ojciec wie, co ma swoim dzieciom dać, w jakim zakresie i co. Dla ichnego dobra. I tutaj chciałbym odczytać jeszcze takie słowa, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus odnośnie to, co wspomniałem, przyjmowania tego dobra teraz, które Bóg nam daje w Jezusie Chrystusie. W Ewangelii Jana w rozdziale 4 możemy przeczytać takie słowa, które tutaj są zapisane. 4 rozdział. Czwarty rozdział, 13-14 wiersz. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Chciałbym tu momencik się zatrzymać w tym miejscu. Czego człowiek więcej pragnąć nie będzie, kiedy napije się tej wody, którą mu Jezus Chrystus da? Czy już nie będzie więcej pragnął tego, co Bóg daje? Nie, będzie pragnął, ale nie będzie pragnął tego, co pragną dzisiaj ludzie na tym świecie. Jeszcze to bym chciał, jeszcze to bym chciał, jeszcze bym takie chciał i takie chciał. Człowiek jest zaspokojony w swojej duszy i jeszcze raz wrócę do tego. Dziękuję Bogu za to, co ma, ale jeżeli chodzi o sprawę działania Bożego, błogosławieństwa Bożego, Jego obecności, to właśnie będzie się tym rozkoszował, będzie zawsze pragnął w tym przebywać, z tego korzystać, pić tą wodę, tak jak tutaj Pan Jezus Chrystus określił. I dlatego tak ważne jest to, żeby tak my pragnęli, aby ono w nas się stało źródłem wytryskującym ku żywotowi wiecznemu. To będzie nas skłaniać, pobudzać, popychać do tego, abyśmy bliżej i bliżej właśnie tego byli. Drodzy, chcę tutaj podkreślić również bardzo ważną rzecz, że nie możemy wyobrażać sobie, że będziemy mieli szczęście od Jezusa, nie mając Jezusa. Tych rzeczy nie można, tych spraw nie można rozdzielić. Tylko razem z obecnością Bożą, obecnością Jezusa Chrystusa możemy być szczęśliwi i to źródło nie będzie wysychać. To nie tak, żebyśmy, Panie, daj mnie wziąć, jak ktoś przyniesie nam jakiś prezent, nam da i wezmę to, no ale dziękuję Ci, ale Ty sobie idź. Nie. Tylko dotąd, dopóki Pan Jezus Chrystus będzie miał miejsce w nas, w naszej rodzinie, w społeczności, wtedy będzie szczęście. I tutaj chcę jeszcze na jedną sprawę zwrócić uwagę, a mianowicie również to powiedział Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 23 wiersz. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeżeli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Nie przyjdziemy w odwiedzinę, na chwileczkę czy na czas nabożeństwa, ale właśnie przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. To znaczy, będzie ta obecność Boża. Drodzy, może w pewnych sprawach nam nie dostaje, może nie całkowicie rozumiemy te wszystkie sprawy, ale niemożliwą jest rzeczą, aby człowiek, w którym by mieszka Bóg, aby był nieszczęśliwy. To jest absolutnie niemożliwe. To by się mijało z prawdą i z działaniem Bożym. Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby my dali miejsce Panu Jezusowi Chrystusowi, Wszechmogącemu Bogu na stałe, aby mieszkał w was. Reasumując, chciałbym zakończyć również słowami psalmu, gdzie również psalmista
wypowiada o takim szczęściu w Bogu, ale tym razem przeczytam z psalmu 16, bardzo znany psalm, lubię go często czytać i właśnie tutaj znowu psalmista Dawid powiada od drugiego wiersza: rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. I od 5 wiersza mówi: Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty szczerzesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Czy jest to możliwe? Jest możliwe. I dlatego, jeżeli pójdziemy za tym głosem naszego pasterza, jeżeli przyjmiemy te zasady i normy i wartościowanie spraw, rzeczy i sytuacji w naszym życiu i pójdziemy za radą Bożą i weźmiemy to, co jest szlachetne, drogocenne, czyste, pochodzące od Boga, będziemy szczęśliwymi tutaj i na wieczność. I znowu pytanie. Kto nie chciałby być szczęśliwym? Oto taka wspaniała recepta, która nam jest podana dla młodych, czy osób w średnim wieku, czy też dla staruszków, dla babci, dziadków. Bóg tak przemyślał, tak to ułożył, że wszyscy mogą być szczęśliwi. Chwała Jemu za to. Przyjdziemy przed oblicze Boże z modlitwą naszego serca. Podziękujemy Jemu za to. A jeżeli komu jeszcze brak szczęścia pełnego, spiesz do Zbawcy, do Jezusa Chrystusa. Otwórz się przed Nim. On cię uczyni naprawdę szczęśliwym. Amen.